cichy ślub Kossakowskiego. To dla niej zostawił Wojciechowską. Przemysław Kossakowski ożenił się po raz trzeci. Z nową małżonką pracują razem. Kim jest kobieta, dla której zostawił Martynę Wojciechowską? Szczegóły. Małżeństwo Martyny Wojciechowskiej i Przemka Kossakowskiego. Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski poznali się na planie programu Dzień Dobry TVN. Jednak nie od razu między nimi zaiskrzyło, ich relacja rozwija się z czasem. W 2019 roku zaręczyli się, a rok później odbył się ich romantyczny ślub. Wiele osób kibicowało związkowi podróżnika i dziennikarki. Fani pary przeżyli szok, gdy 3 miesiące po zawarciu związku małżeńskiego w mediach pojawiła się informacja, że Kossakowski i Wojciechowska się rozstali. Gwiazda programu, kobieta na krańcu świata, zabrała głos w tej sprawie. Z jej relacji wynika, że to podróżnik był odpowiedzialny za rozpad ich małżeństwa. Po 3 latach związku i 3 miesiącach od ślubu, z dnia na dzień nastąpił koniec mojego małżeństwa. Ta nagła zmiana była dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo odpowiedzialność, zobowiązanie i dane słowo są i zawsze będą dla mnie wartościami nadrzędnymi. Moja decyzja o ślubie była głęboko przemyślana i traktowałam ją bardzo poważnie, przekazała Wojciechowska. Rozwód pary został sfinalizowany w lipcu 2022 roku. Dziennikarka mocno przeżyła to wydarzenie. Podjęłam, jak sądziłam, najlepszą z możliwych i zamierzałam w niej wytrwać. Bo chodziło także o stabilizację dla mojej córki, którą wychowuję sama po śmierci jej taty, a odpowiedzialność i dane słowo są i zawsze pozostaną dla mnie wartościami nadrzędnymi. To nie ja zmieniłam zdanie, byłam bardzo zaskoczona, ale nie mam na to wpływu. Nie chcę jednak, żeby ta historia przylgnęła do mnie jak łatka, wyznała w rozmowie z magazynem Pani. Przemek Kossakowski wziął trzeci ślub. Pierwszą żoną Przemysława Kossakowskiego była Anita, którą poznał jeszcze w czasach liceum. Para przez wiele lat mieszkała na wsi, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. W kolejnych latach podróżnik związał się i ożenił z Martyną Wojciechowską, ale i ta relacja zakończyła się rozwodem w 2022 roku. Po tym wydarzeniu Przemysław zniknął ze świata show biznesu. Niedawno w mediach pojawiła się informacja, że Kossakowski ożenił się po raz trzeci. Jego wybranką została Patrycja Bartoszak. Zakochani wzięli cichy ślub i do tej pory nie zabrali głosu w sprawie. Kobieta jednak przedstawia się podwójnym nazwiskiem, a na palcu podróżnika została dostrzeżona obrączka. Informacja o zawarciu przez nich związku małżeńskiego została potwierdzona przez magazyn Revia. Kim jest Patrycja Bartoszak-Kossakowska? Patrycja Bartoszak-Kossakowska, trzecia żona Przemysława Kossakowskiego z zawodu, jest psychologiem. Telewidzowie mogą ją kojarzyć z programu stacji telewizyjnej TVN, Down the Road, którego podróżnik był gospodarzem. Kobieta była dla niego ogromnym wsparciem przez ostatnie lata. Relacja na początku była czysto koleżeńska, ale po jakimś czasie poczuł, że to, co łączy go z terapeutką, jest o wiele głębsze. Że tak naprawdę nie chce być celebrytą z telewizji, tylko pragnie pomagać innym, jak Patrycja. Zakochał się w jej wrażliwości i skromności. Podobnie jak ona ceni sobie prywatność.
Poczuł, że uwiera go życie na świeczniku, że nie chce tak funkcjonować. Pobrali się w zeszłym roku. Patrycja nosi podwójne nazwisko, donosi informator, Rewi. Małżeństwo pracuje razem, założyli fundację Arterytorium, która wspiera i pomaga dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie. Przemysław Kossakowski po zawarciu trzeciego związku małżeńskiego podjął decyzję o usunięciu się ze świecznika w mediach, mimo że przez lata był gwiazdorem TVNU. Pracują razem z Patrycją. Oboje naprawdę kochają to, co robią. I mają święty spokój, z dala od blichtru i telewizyjnego szumu, dodaje informator. Co wy na